Czy ktoś mnie słyszy i czy by mógł mi powiedzieć troszeczkę właśnie o tym dźwięku? Te 2 minutki tutaj spędzimy, pamiętacie, w zeszłym tygodniu troszkę dłużej się zeszło, także pomyślałam, że lepiej wszystko wcześniej ustalić. Czy głośniej, czy ciszej, czy słyszycie jakieś właśnie zakłócenia? Chciałabym, żeby jakość była taka w miarę w porządku. Coś buczy. Spróbujmy inaczej. A teraz, jak jest teraz? Bo zmieniam, próbuję tutaj troszeczkę opcję pokręcić, buczy. Lepiej? O, czyżby? Czy tak myślicie, że tak może zostać? Czy wam mogę jeszcze podgłośnić? Dobra, to głośniej troszeczkę. No a teraz? Dajcie mi tutaj jeszcze znać, że wszystko w porze, że jest ok, że dobrze słychać. Podgłośnijcie sobie w razie czego, bo ja chyba już tutaj więcej nie mogę, bo wchodzę na czerwone pole. Dobra, no to słuchajcie, jeszcze mamy tę minutkę, ogarnę swoje papiery. Minimalne ustawienia jeszcze. Dobra, nic już nie dotykam, nic już nie zmieniam. Tak powinno być dobrze. Cieszę się bardzo w końcu. Po prostu ja i sprzęt elektroniczny to chyba jednak ciężki układ. No dobra, słuchajcie, wybiła 19 na moim zegarku. Witam Was serdecznie w środowym programie Wieści z Kosmosu. W tym tygodniu ponownie trochę ciekawostek od Galaktycznej Federacji i z innych channelingów takich, czy też od Plejadian, troszeczkę takich różnych informacji, taka pigułka dla każdego do przemyślenia. Witajcie wszyscy, serdecznie Was witam, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną znowu i będziemy zaczynać bez jakiegoś większego tutaj opóźniania. Pierwsza rzecz, troszeczkę newsów dotyczących, ja tak co tydzień będę robić taką aktualizację listy aresztowań i rezygnacji, także dzisiaj również tutaj ten początek poświęcimy właśnie tej sprawie. I słuchajcie, mam taką sympatyczną tutaj informację, gdyż trafiłam na innego bloga, zawsze Wam pokazywałam informacje i tą listę rezygnacji ze strony American Kabuki. Ostatnio trafiłam na inną stronę, która nazywa się Thank You White Knights, dziękuję Wam, Biali Rycerze. Generalnie tu Wam pokażę, mam nadzieję, że jakby się coś zacinało, to mi od razu dajcie znać, zaryzykujemy i po prostu wejdziemy, słuchajcie, w internet troszeczkę. To jest ta strona. To tak możecie sobie spojrzeć. I teraz tak, tutaj, tu gdzie macie ten nagłówek, Thank You White Knights, ja Wam przetłumaczyłam dla Was ten fragment, który tutaj jest i już Wam mówię, o co tu chodzi. I więc jest tak. Thank You White Knights. Tytuł zainspirowany nauką cudów Grega Bradena i Daphne Sara. US DAF jedności. Nauka pokoju po wykonaniu ponad 250 badań naukowych ukazali, że spokój wewnętrzny uczucia równa się spokojowi zewnętrznemu, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni poprzez pole kwantowe. Nasze serca są siódmą warstwą oscylatorów ciekłego kryształu, tworząc pole, które ma wpływ na innych wokół nas. Kolektywnie wpływamy na ziemski geomagnetyzm, jak wykryły to satelity 911. Uczucie jest modlitwą. Energia, uczucie podąża za myślą. Czas na wybór naszych uczuć poprzez nasze myśli. To jest taki nagłówek i tutaj jest właśnie odniesienie do nauki cudów Grega Bradena. Również tutaj to dla Was mam i wyślę Wam to od razu na czat. Bardzo sympatyczna sprawa. Facet mówi fajne rzeczy, mówi o tym, jaki tak naprawdę wszyscy mamy wpływ na nasze otoczenie, na naszą rzeczywistość, na siebie nawzajem. Jak właśnie poprzez to pole jesteśmy ze sobą wszyscy połączeni i... O, jest, poszło, dobra. Tutaj macie właśnie tą naukę cudów. Polecam każdemu. Osobiście zmieniło to sporo w moim postrzeganiu właśnie rzeczywistości. Był to taki, nawet powiedziałabym, spory przełom. Każdemu polecam, żeby się z tym zapoznał. W ramach oczywiście tam ciekawostki i w sumie też jest to już... To jest w ogóle ten Greg Braden, to jest osoba, on stara się jakby połączyć...
tą sferę taką duchową, tego takiego troszeczkę paranormalną, ze sferą fizyki i nauki. I uważam, że tutaj bardzo fajne ma rezultaty w tej sprawie i różne ciekawe badania prowadzi, eksperymenty z wykorzystaniem DNA, z wykorzystaniem właśnie wpływu, powiedzmy, uczuć, tego, czym jest naprawdę ludzkie serce, że jest ogromnym źródłem elektromagnetyzmu, większym niż sam mózg. Bardzo dużo ciekawostek właśnie dotyczących takich rzeczy w człowieku, w nas. Polecam każdemu, żeby się zapoznał. To jest to, jeśli chodzi o Grega Bradena w tym wstępie właśnie do tej strony. Ale wracamy na chwilę do tej strony, ponieważ tutaj Wam ją przytaczam głównie ze względu na to, że jest tutaj pełna lista tych rezygnacji i to jest znacznie rozbudowana niż ta na American Kabuki. Otóż dlatego, że tutaj wzięli pod uwagę nie tylko rezygnacje z banków i instytucji finansowych, w tym powiedzmy ubezpieczeniowych, ale również rezygnacje ze szczeblów rządowych i również jakieś rezygnacje osób, szefów, dyrektorów firm i różnych biznesów na świecie. I w tym momencie prezentuje się to tak. Zaraz tu Wam tą listę przewinę, na razie tylko powiem Wam, jak to wygląda. W tym momencie jest 891 osób, które już zrezygnowały ze swoich stanowisk. I teraz tak, jeśli chodzi o banki i instytucje finansowe, to jest 450 osób na ten moment. Jeśli chodzi o rządy, to jest 173 osoby i firmy 268 osób. Razem daje nam to 891 osób. I no jest to już taka całkiem sympatyczna liczba. I teraz jedziemy tutaj, pojedziemy troszkę na dół na tej stronie. Tu macie 760, ale została aktualizowana o kolejne jeszcze 30 osób ze stanowisk bankowych, także to już też tam z American Kabuki starałam się uzupełnić. I powiem Wam, że tutaj to jest podzielone właśnie na kategorie, czyli tutaj gdzie to jest, tak, bankowość, rząd, firmy i tu ogólnie aresztowania, ale to na razie. Do tych informacji, do tego źródła informacji przesyłam Wam również na czacie tą stronę. Poszło, dobra. To przejedziemy dalej. Z całego świata rezygnują tutaj ludziska. Uciekają, czy też może przeżywają właśnie jakieś, prawda, podniesienie świadomości, rozumieją, co się dzieje, że ona leci, leci z samego dołu. Tu każdy może sobie zajrzeć w tym wypadku. Co ciekawego, też przejrzałam tą całą listę i znalazłam takie ciekawe informacje. Wiecie co, powiem Wam jeszcze tak, jeśli chodzi o te rezygnacje, że tak sobie pomyślałam, przypadki takie pojedyncze, to nie jest coś zaskakującego. No wiecie, ludzie tam na porządku dziennym gdzieś rezygnują ze swojej pracy czy ze stanowisk. To nie jest jakieś, powiedzmy, jednego jest przynajmniej kilkanaście tych rezygnacji i one się akurat dzieją w tym czasie i w tym jakby, w tym oknie czasowym i akurat teraz, tak, akurat w tym roku na dodatek, więc jest to troszeczkę podejrzane i warto tak właśnie na to patrzeć, że jakby same rezygnacje w sobie nie są jakąś strasznie szokującą sprawą, ale ilość ich i właśnie akurat, że to jest ten moment, to jest po prostu takie zastanawiające. Poza tym też pojawiła się taka nowa, malutka teoria dotycząca tych rezygnacji, że oni po prostu sobie zdają sprawę z tego, że nadchodzą te aresztowania i wielu się po prostu zmywa, bo wiedzą, co idzie, wiedzą coś, powiedzmy, czego my być może jeszcze nie wiemy i ze względu, powiedzmy, właśnie na te aresztowania, na obawę, że będą musieli ponieść jakieś konsekwencje, po prostu zwijają manatki i lecą gdzieś dalej. No, jest to jakby też, powiedzmy, no, dość takie usprawiedliwione dla nich. Znaczy usprawiedliwione do momentu, w którym oczywiście, powiedzmy, są osoby, które niekoniecznie musiały mieć coś wspólnego z kimś
prawda, tragediami takimi, czy działaniami na szkodę ludzkości, ale jednak pewnie tam jakiś troszeczkę strach też się pojawia. Przeglądając tą całą listę tutaj na tej stronie, doszukałam się również w sytuacji z Polski, mianowicie rezygnacja w rządzie polskim naszym, co ja osobiście nic nie słyszałam ostatnio na ten temat, jeśli chodzi o media, ale to nie jest raczej dla nikogo zaskoczeniem. Mianowicie, jeśli chodzi o polski rząd, ostatnio rezygnował pan Piotr Kołodziejczyk i dwie jeszcze osoby. Jest to minister deputowany administracji i digitalizacji. Zrezygnował ze stanowiska. Poza tym jeszcze, jeśli chodzi o dyrektora handlowego i członka managementu firmy Netia Telekomu, Grzegorz Esz, również zrezygnował, podając swoje jakby... dlaczego zrezygnował, odniósł się, że są to osobiste powody. Także nic więcej tutaj w tej kwestii się nie wydarzyło. Taką małą ciekawostkę, jeśli chodzi też o te rezygnacje, to jest to, że cały zarząd firmy Olympus zrezygnował ze stanowisk. To było tam, z tego co widziałam, tam było chyba z 15 tych dyrektorów, głównie z Japonii i paru z USA. I niestety, właśnie, znaczy niestety, cały ten zarząd zrezygnował również ze stanowisk. Jest to takie dość interesujące, zważywszy na to, że rzadko się zdarza, aby cały właśnie zarząd jakiejś firmy, i to takiej dość, powiedzmy, prężnej, potężnej firmy, nagle z dnia na dzień, prawda, kompletnie się zmył. Także mnie to osobiście napawa takim dość optymistycznym akcentem, ponieważ... To jeśli chodzi o taką właśnie aktualizację tych rezygnacji, nie będziemy tutaj specjalnie przeciągać, nie jest to też główny temat tej audycji, więc przejdziemy może dalej. Słuchajcie, ostatnio się pojawiła taka informacja i to jest z przekazu od Plejadian. Chodzi o upadek naszego dotychczasowego systemu i też Wam o tym już wspominałam w poprzednich audycjach. I również o tym, że na miejsce tego naszego starego systemu zostanie wprowadzony coś jakby system tymczasowy, bo tak jak wiecie już też taki nagły upadek w ogóle całych dotychczasowych struktur byłby dość niepokojący i wielu ludzi, no byłby, generalnie byłby to chaos, ludzie nie wiedzieliby co robić, nie wiedzieliby dlaczego to się dzieje i po prostu wiecie, nagle zostać odciętym powiedzmy od takich podstawowych dóbr, nawet wiecie, jedzenie czy cokolwiek takiego, no nie może tak być, dlatego zostanie jakby wprowadzony ten system tymczasowy. Mówi się, że to jest ta Nessara i również o tym ta strona Thank You White Knights również o tym mówi, że Nessara ma tutaj dużo z tym wspólnego. Jednakże razem z tym jakby nowym systemem miałoby wejść jedna światowa waluta. I to jest właśnie to, co było w tym przekazie Plejadian. Ja tak jak na to spojrzałam na początku, to pomyślałam sobie, o, coś się dzieje i jeszcze nie wiedziałam wtedy, czy to jest coś dobrego, czy złego. Tak naprawdę, no nawet teraz nie powiem Wam, czy coś jest dobre, czy złe, bo to też nie w takich kategoriach powinno się to rozpatrzyć. Jednakże musimy tutaj sobie odpowiedzieć na takie pytanko, że światowy rząd to jest faktycznie nie jest tym, czego byśmy chcieli, prawda? Ta globalizacja taka na tych struktur rządowych, no nie jest, nie, ja przynajmniej nie jestem tego zwolennikiem, myślę, że wielu z Was również nie jest tego zwolennikiem. Gdyby nie to, to również zapewne części z nas by w ogóle tutaj nie było, w tym momencie akurat. Jednakże światowa waluta już przedstawia troszeczkę inną sytuację, ponieważ tutaj rozchodzi się głównie o takie istotne rzeczy i zostało to w tym przekazie od Plejadian, zostało to przedstawione w czterech punktach, dlaczego właśnie jedna światowa waluta jest jakby odpowiedzią na wiele potrzeb i na to, żeby ta jakby restrukturyzacja tych rządów i tego systemu następowała szybciej i płynniej. I teraz po pierwsze, jedna waluta stwarza równe szanse i kończy konkurencyjną dominację różnych walut. I tu jakby się zgodzę, ponieważ wiemy, jak wygląda rynek, wiemy, jak wyglądają te wahania w ogóle na rynku walutowym, jak zmienia się wartość pieniądza. Wystarczy nawet spojrzeć na złotówkę. Nie trzeba być tutaj maklerem ani nikim takim
z wykształcenia, powiedzmy, aby widzieć, że jedna waluta, powiedzmy, ma znacznie wyższą wartość bądź jakby znaczenie rynkowe niż inna, i to również wprowadza pewien rodzaj takiej niesprawiedliwości. Ja bym powiedziała, ja wiem, że to jest tam wymierzane, ja też nie chcę w to wchodzić, bo ja się po prostu na tym nie znam. Ja tylko patrzę z takiego bardzo jakby mojego podstawowego punktu widzenia, że faktycznie jedna waluta to jest jakby zakończenie wszelkich takich, wiecie, sporów na obszarze takim pieniężnym, międzynarodowym, gdzie każdy może się posługiwać tym samym pieniądzem i wydaje mi się, że wszystko jest jakby troszeczkę łatwiej dzięki temu. Kolejna sprawa, czyli jakby po drugie, jeśli chodzi o tą światową walutę. Jedna światowa waluta wymaga bardzo wysokiego poziomu przejrzystości, która położy kres oszustwom. Tylko honorowe osoby mogłyby pracować w tej finansowej instytucji. Osoby musiałyby przejść przez szereg testów, ocen psychologicznych i duchowych, aby pracować w tym sektorze. I to się również tyczy tego, że jest tam, też często Federacja o tym wspomina, że jest tam wiele ludzi gdzieś na Ziemi, na naszej planecie, którzy w pocie czoła codziennie od wielu lat tak naprawdę już pracują nad tym nowym systemem. My nie znamy ich nazwisk, nie znamy ich tożsamości, nie wiemy, kim są, wiemy tylko, że się dzieje i że dzieje się dużo, ale za tą kurtyną i nie do wszystkiego mamy jeszcze dostęp. Również nie wszystko federacja, nie o wszystkim federacja nawet sama mówi, ponieważ dopóki kabał nie zostanie odsunięty, to niestety nie będzie można udostępnić całej gamy tych wszystkich informacji, ponieważ jest to po prostu niebezpieczne. Niebezpieczne głównie dla tych ludzi, prawda? Bo oni też narażają swoje życie. Ja tutaj nie boję się powiedzieć tego. Szukając właśnie, wydobywając te legalne dowody dla aresztowań tego kabała i również dla całej właśnie tej restrukturyzacji systemu finansowego. Dlatego jeszcze trochę tych tajemnic jest do odkrycia, ale ja Was będę też na bieżąco co tydzień informować o wszystkich postępach, gdyż też w miarę każdego kolejnego przekazu, który się pojawia, jakieś tam dodatkowe informacje są ujawniane. Także warto to śledzić i też oczywiście tam polecam Wam sięganie do tych źródeł, czyli do tych channelingów, na których ja się opieram w tych audycjach, z których to informacje ja pozyskuję, żeby je Wam przedstawić tutaj. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby komuś tam wierzyć na słowo, czy też nawet na to, że ktoś coś tam napisał, ale po prostu jeśli będziecie mieć jakieś wątpliwości, bądź byście chcieli przyjrzeć się tym informacjom bliżej, bo ja też nie o wszystkim z takimi szczegółami jestem w stanie powiedzieć w ciągu tej godzinki raz w tygodniu, to serdecznie Was zapraszam do lektury i już tutaj Wam od razu dam link. To jest strona właśnie Grega Gilesa, który channeluje Federację i komandy Asztara. I na tym głównie się opieram, jeśli chodzi o przekazy. Tam macie odnośniki również do polskiego jakby bloga z tłumaczeniami do tych przekazów, więc jeśli ktoś nie jest z angielskim za pan brat, to jak najbardziej też po polsku można te przekazy czytać. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o, dalej ciągniemy sprawę jednej światowej waluty. To było drugi punkt, teraz trzeci punkt. Nowy system całkowicie anuluje stare systemy. To jest bardzo ciekawe. Globalny reset dla wszystkich osób na planecie. Wszelkie długi zostaną unieważnione. Długi za dom, za samochód, karty kredytowe, pożyczki studenckie itd. Zasadniczo, jeśli jesteś winien pieniądze bankowi lub instytucji finansowej, te długi są całkowicie anulowane, zwłaszcza że pożyczone pieniądze nigdy nie istniały w pierwszej kolejności. No i tu jakby się też zgadzam, że wiemy, każdy, kto powiedzmy troszeczkę tam sobie researchował te informacje dotyczące tego systemu finansowego i rezerwy federalnej, tego jak są te pieniądze drukowane, do kogo należą te banki i tak dalej, to powinien jak najbardziej tutaj rozumieć to założenie, które zostało przedstawione, że te pieniądze nie istnieją, ponieważ właśnie każdy dolar pożyczany jest brany razem jakby z długiem i pokrycie tego długu po prostu nie istnieje, to są tylko cyfry na monitorze i one nie mają żadnego odbicia w realnych jakichś dobrach, tylko po prostu cyfry na monitorze. Także tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, jeśli chodzi właśnie o anulowanie wszelkich takich długów i kredytów i tego typu rzeczy.
Myślę, że nie ma co tutaj wpadać w jakiś szał teraz, tak? I też nie mówię nikomu absolutnie, żeby tutaj wierzyć w cokolwiek na słowo. Pamiętajcie zawsze, że to są wszystko tylko informacje, to są tylko takie ciekawostki, newsy, które ja uważam za wartościowe. I tu nie chodzi, żeby w to wierzyć, nie chodzi, żeby iść teraz i brać kredyty na miliony, nie. Tylko żeby mieć na uwadze, że coś takiego może się zdarzyć, że coś takiego może mieć miejsce. Zawsze lepiej miło być zaskoczonym, niż się gorzko rozczarować. I ostatni, czwarty punkt, jeśli chodzi o tą światową walutę, kiedy kabaliści zostaną już ogarnięci, to znaczy odsunięci od władzy, a ich wszystkie aktywa przejęte, ich łączne rzeczywiste bogactwa zostaną równomiernie rozprowadzone pośród mieszkańców Ziemi w nowej globalnej walucie. I dzięki jednej walucie cały proces będzie się toczył znacznie płynniej i szybciej. Zgadzam się również tutaj z tym punktem, że właśnie ta jedna światowa waluta umożliwia znacznie szybsze jakby przejście tego całego procesu. No i tego właśnie, że tutaj kabaliści zgromadzili ogromne, potężne ilości bogactwa i tutaj się też nie mówi bez pokrycia słów pod tytułem, że 1% ludzi na naszym świecie posiada 99% bogactwa, 90% całego bogactwa całego świata. I to nie są już słowa rzucone na wiatr. Wiemy, że tak jest, wiemy, że ludzie w naszym świecie są obrzydliwie bogaci. Oni nawet nie mają już co robić z tym hajsem, więc faktycznie byłoby to bardzo ciekawe, jeśli chodzi o rozprowadzenie tych dóbr, o podzielenie tego wszystkiego w sprawiedliwy sposób pomiędzy wszystkich ludzi na planecie w jednej światowej wspólnej walucie, która moim zdaniem i tak będzie tymczasowa, że być może jeszcze teraz nie jesteśmy gotowi na to, żeby żyć i funkcjonować bez pieniędzy, ale mam taką szczerą nadzieję na przyszłość, może to być nawet za 100 lat, że nadejdzie taki dzień, że będziemy mogli w 100% zrezygnować z pieniądza i byłoby to naprawdę wspaniałe, tak moim zdaniem. Kolejny punkcik. Tu jeśli chodzi o tą światową walutę, to takie podsumowanko tu było. Dla każdego oczywiście do przemyślenia, do takiego osobistego wglądu w to. Myślę, że ja tutaj się też nie boję, czy też nie podchodzę do tego emocjonalnie. Są to tylko informacje, ja je Wam tylko przekazuję dla Waszego własnego takiego zastanowienia, przesiewania tych informacji. Myślę, że wszyscy jesteście tutaj również ciekawi, jak to się będzie toczyć. Także fajnie mieć po prostu na uwadze jakieś takie różne wydarzenia i alternatywne punkty widzenia. Teraz troszeczkę wpłynę na wody, jeśli chodzi o to, co Galaktyczna Federacja Światła ostatnio nam zaserwowała w przekazach. I mówią tak, że zbliża się czas na zmiany i na to, żeby odpuścić tym rzeczom, które nie są już dla nas dobre, które my czujemy, że nie są dla nas korzystne i nie uważamy ich za korzystne dla nas. Czyli to wszystko, co, nie wiem, być może wprawia nas w jakiś rodzaj cierpienia, bądź coś, co nie sprawia nam żadnej przyjemności, coś, w czym się męczymy. To jest taki czas teraz na odpuszczenie tych starych struktur, na odpuszczenie tych starych paradygmatów. Ja myślę, że każdy, kto już doszedł do takiego poziomu, powiedzmy, rozwoju swojej świadomości, kto nawet pragnie się rozwijać w świadomości, kto szuka tych informacji, tych inspiracji, które mogą go popchnąć do podjęcia innych decyzji w swoim życiu i wybrania innej ścieżki. Myślę, że każdy tutaj sobie już tak zdaje jawnie sprawę, że tak jak nasz współczesny świat wygląda i to, jak bardzo jesteśmy, powiedzmy, swoją drogą tak trochę jednak zmuszani do tego, żeby niekiedy robić to, czego tak naprawdę nie lubimy, bądź pracować, nie wiem, w branży, która nie jest naszą pasją, bo po prostu potrzebujemy pieniędzy, aby żyć właśnie, aby przetrwać, aby mieć na podstawowe potrzeby, bo bez tego tak naprawdę nie można powiedzieć o żadnym godnym życiu i swobodnej takiej egzystencji, tak? Tylko trzeba jednak ciągle walczyć i ciągle starać się z całych sił do tego, żeby w jakiś sposób przetrwać do kolejnego miesiąca, bądź do kolejnego dnia, nawet niekiedy.
Nie jest łatwo oczywiście i ja też nie mówię tutaj o tym, żeby ktokolwiek powiedzmy rzucał pracę z dnia na dzień. Absolutnie nie, to też nie o to chodzi. To wszystko musi być świadomym naszym wyborem. Zawsze jest ten wybór. Po prostu trzeba teraz zajrzeć bardziej w głąb siebie, zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę pragniemy, co kochamy w życiu robić, co chcielibyśmy robić. To jest tak, jakbyśmy troszeczkę nakreślali swoją przyszłość i myślę, że ja jestem dość taka nawet przekonana i myślałam o tym sporo w ostatnim czasie, żeby zacząć właśnie stwarzać sobie, w samym sobie, taką naszą własną rzeczywistość tego, jak chcielibyśmy żyć i jak chcielibyśmy, aby to życie wyglądało. I tutaj nikt nikomu niczego nie będzie narzucał, nikt nikogo nie powinien pouczać ani mówić, co ma robić i jak żyć. I to jest też właśnie to, o czym mówiłam w zeszłym tygodniu, ale podkreślę to także dzisiaj. Każdy ma swoją wolną wolę, każdy ma swoje narzędzia, swoje zabawki i każdy żyje tak, jak chce, każdy dopóki, do momentu, kiedy nie zakłócamy wolnej woli i swobody doświadczania ludzi wokół nas. I to jest jakby faktycznie ta jedna, jakby jedyna zasada, która tak naprawdę mogłaby funkcjonować na świecie. Rób wszystko, co chcesz, bądź kim tylko chcesz. Dopóki nie wchodzisz w paradę innym wokół ciebie i nie przeszkadzasz ich w ich doświadczeniach i nie starasz się im mówić, co mają robić i jak mają żyć. To jest bardzo sympatyczna sprawa i taki szacunek do poszanowanie dla cudzych decyzji i cudzych wyborów, nie staranie się przekonywać kogokolwiek do swoich racji, tylko po prostu taki czysty obraz takiego właśnie szacunku do drugiego człowieka razem ze wszystkim, co sobą reprezentuje. Kolejna rzecz. Jeszcze tak właśnie w kwestii, że nie, jakby możemy powoli odpuszczać tym paradygmatom, które nam nie pasują i właśnie warto się skoncentrować bardziej na rzeczach, które przynoszą nam radość. I to jest też ta energia kolektywu. Pamiętajcie, że pomimo tego, że ja tutaj Wam przedstawiam powiedzmy te informacje od Galaktycznej Federacji, czy też od Komata Sztara, czy powiedzmy, czy od Plejadia, to są wszystko tylko informacje, nikt za nas nic nie zrobi, nikt tutaj nie przyjedzie, żeby nas wybawiać, żeby nas ratować, żeby nas, wiecie, żeby nam coś tutaj za nas robić i żebyśmy my się obudzili któregoś dnia i spojrzeli za okno, o, no to wszystko jest gotowe, no to mogę zacząć nowe życie. Słuchajcie, nie, to wszystko zależy od nas, to jest wszystko nasza praca i też każde jakby nasza myśl, każde nasze działanie, to jest, jakby zasila ten kolektyw. Tak naprawdę, mimo tego, że jesteśmy indywidualnościami też, to jesteśmy też tym kolektywem, czyli tą zbiorową świadomością. I jakby ta zbiorowa świadomość naprowadziła nas na tą ścieżkę, którą podążamy teraz, czyli na tą ścieżkę światła po prostu. Bo gdyby nie to, to prawdopodobnie doprowadzilibyśmy się w końcu do samodestrukcji. Są takie szacunki, gdzieś czytałam nawet w sumie z paru różnych źródeł, które mówią o około 20, może 30 latach funkcjonowania naszej cywilizacji w takim stanie, w jakim jest aktualnie. Dłużej raczej by to mogło nie wydolić, ale zawsze tak, pamiętajcie, że wszystko, co tutaj się dzieje, to jest nasza działka, to jest nasze podwórko, nasza planeta, to są nasze społeczeństwo, nasze życie i to od nas zależy. Oni nam dają tylko wskazówki, oni są takimi tylko doradcami i to też jak powiedział Morfeusz do Neo w filmie Matrix, ja mogę ci tylko wskazać drzwi, ty sam musisz przez nie przejść. I to jest tak prawdziwe, że dzisiaj aż po prostu mnie to tak tknęło w środku, że właśnie oni są tymi, którzy mogą nam przedstawić te narzędzia, mogą nam, powiedzmy, zasugerować coś, ale i tak wszelkie działania, bądź wszystko to, co robimy i wszelkie decyzje należą do nas i to my w ostateczności decydujemy o tym, co będzie z naszą planetą. Jak na razie idzie to, uważam, w fajnym kierunku, ludzie się przebudzają, ludzie zaczynają sobie uświadamiać, co się dzieje i napawa mnie to ogromną taką radością i optymizmem. Także pamiętajcie, nikt nikomu tutaj nie będzie mówił, jak ma żyć. Warto się otworzyć na nowe możliwości, objąć je, czerpać z nich, dać się ponieść temu prawu przyciągania. Pamiętajcie, że nigdy nie jest tak, że jesteście pozostawieni bez żadnego wyboru.
Czasami trzeba pewien rozdział zamknąć, albo powiedzmy zamknąć pewne drzwi, aby mogły się otworzyć kolejne. Czasami to wymaga powiedzmy podjęcia pewnego ryzyka. Oczywiście, że tak, to jest zawsze powiedzmy okupione wysiłkiem z naszej strony, ale na tym też polega ta praca, ta taka wewnętrzna nawet, o tym, żeby stanąć twarzą w twarz z własnymi demonami, sprostać im, pokonać ten strach i jakby podjąć się tego ryzyka właśnie, żeby żyć tak jak chcemy, a nie tak jak ktoś nam mówi, że powinniśmy, bo to nie na tym to polega. Spójrzcie, ilu jest ludzi niespełnionych w dzisiejszym świecie, którzy wykonują to, co wykonują, ponieważ nie, że chcą, tylko życie ich do tego jakby zmusza, bądź też powiedzmy nie mają odwagi do tego, żeby samemu podjąć ryzyko i wiecie, sprostać tym wyzwaniom, ponieważ oczywiście każdy wybór łączy się również z wyzwaniem, czyli to nie jest tak, że wystarczy podjąć decyzję i wszystko się będzie toczyć samo. Niekiedy trzeba będzie sprostać pewnym rzeczom, bądź prawda, pokonać właśnie jakieś swoje wewnętrzne blokady. Nie jest powiedziane, że to wszystko jest tak hop-siup, tylko jednak trzeba włożyć w to serce i trzeba naprawdę tego chcieć, ale gdy się czegoś naprawdę bardzo pragnie, to wszystko jest możliwe i od zawsze w to wierzę i powiem Wam, że nigdy się na tym nie rozczarowałam, dlatego przede wszystkim właśnie to pragnienie, a później jeszcze ta wytrwałość i każdy może dojść do upragnionego celu. I pamiętajcie też, że w tych ostatnich dniach właściwie, tygodniach, miesiącach musimy być gotowi na to, aby sprostać być może największym dotychczasowym wyzwaniom, tym życiowym doświadczeniom, by kroczyć do przodu tymi milowymi krokami, ale ścieżką, którą prowadzi nas serce. I to są chyba też te największe wyzwania. Czasami odpuścić analityczne myślenie, takie wiecie, kalkulowanie wszystkiego i po prostu pozwolić sobie na podążanie za głosem swojego serca, swojej intuicji, która zawsze zaprowadzi Was tam, gdzie powinniście być. I mnie nigdy to nie zawiodło. Zawsze, jeśli pozwoliłam sobie na to, co też było obkupione niekiedy wieloma takimi różnymi zawirowaniami w moim życiu, to zawsze zaprowadziło mnie to właśnie tam, dokąd pragnęłam się udać. I jakby oczywiście nie odbyło się bez perturbacji, nie odbyło się bez niekiedy wylanych łez, bądź powiedzianych słów, których być może nie zawsze chciało się powiedzieć, ale ostateczny wynik wszystkiego, powiem Wam szczerze, że był niekiedy po prostu zaskakujący i taki oszałamiający. Co jeszcze? Aha. Czyli tak, wszystkie te informacje, te newsy, te wskazówki, wszystko to, czym ja się z Wami dzielę co środę i coś, co możecie również sami się dowiedzieć, poprzez powiedzmy sięgnięcie do tego źródła, to są właśnie te informacje, to co nam udostępnia Galaktyczna Federacja Światła w tych przekazach i również w tym, co ja tutaj Wam mówię, to są tylko narzędzia, to są nasze narzędzia do nawigowania, do jakby, to jest taka mapa, tak, do tego, jak się poruszać. Możemy sami zadecydować, czy chcemy ich użyć. To też pamiętajcie, zawsze mamy ten wybór, nigdy nie jesteśmy odcięci od możliwości wyboru i nawet w ostatniej chwili niekiedy można, wiecie, wskoczyć na tą ścieżkę i dać siebie wszystko. To nie jest tak, że jesteście kiedykolwiek odcięci od tych możliwości. Trzeba im czasami tylko pozwolić, żeby was dosięgnęły. Nie blokować, nie bać się. I po prostu z odwagą i z takim, wiecie, właśnie z sercem iść w tą przygodę, iść w to wyzwanie, w to doświadczenie, którego wynik może być naprawdę niesamowity i tutaj myślę, że nadejdą takie czasy, że jeszcze będziemy o tym na pewno dyskutować bardzo intensywnie. Warto się dzielić wiedzą, informacjami, również pozyskanymi narzędziami z innymi, których będziemy spotykać na swojej drodze. Słuchajcie, nie ma przypadków, nic się nie dzieje bez przyczyny i jakby rozprzestrzenianie tych informacji i dzielenie się wiedzą stworzy ten efekt śnieżnej kuli, powiedzmy też ten efekt domina, czyli bo to jest tak, że powiedzmy niekiedy tak się mówi troszeczkę, albo tak się też robi w naszym współczesnym świecie, że wszystko właśnie tak się zatrzymuje dla siebie i nie mówię tutaj nawet o dobrach czy coś takiego, czasami nawet informacje, czy powiedzmy, nie wiem, ktoś może się bać tego, że ktoś go wyśmieje, no nie wiem, takie różne sprawy, jednakże
Uważam, właśnie warto się tym dzielić, ponieważ ta świadomość kolektywu to musi być ta, to musi być to ziarno, które przechyli szale. Niekiedy, słuchajcie, jedna osoba właśnie może jakby zmienić kompletnie oblicze sytuacji i też w chińskiej kulturze właśnie jest o tym ziarnie, które przechyla szale. I myślę, że w tym wypadku również tak jest, gdzie ludzie po kolei, powolutku przebudzają się ze snu, stają się świadomi, stają się znaczy mają jakby świadomość tego, co się wokół nich dzieje i po prostu pewnego dnia, w pewnym momencie dowie się o tym jedna osoba wystarczająco, jakby, żeby była ta ostatnia osoba, która jest tym ostatnim ziarnem i ta szala faktycznie się przechyli. Dlatego warto się tym dzielić, warto to rozprzestrzeniać. Niekiedy wystarczy, słuchajcie, nawet gdzieś wrzucić jakiegoś linka. Nie, to nie chodzi, żeby kogokolwiek do czegokolwiek przekonywać. Ja też nie jestem tu po to, aby kogokolwiek czegokolwiek uczyć. Każdy ma wszystkie potrzebne narzędzia w samym sobie. My jesteśmy wyposażeni we wszystko, czego potrzebujemy, aby się rozwijać i żeby, powiedzmy, doświadczać, żeby rozwijać w sobie te umiejętności. I to wszystko jest już w nas, tylko my teraz musimy zajrzeć tam do środka i odkryć to na nowo jakby obudzić w sobie te umiejętności, talenty, te dary, zacząć ich używać, dzielić się nimi, dzielić się swoją wiedzą, dzielić się swoim doświadczeniem. Na pewno to przyniesie ogromne takie, wiecie, uderzenie, tak, na zewnątrz. To wszystko trafia do kolektywu, więc warto tutaj w tej kwestii również coś działać. Co jeszcze ciekawego powiedzieli, że zawsze jest coś nowego, czego można się nauczyć. Nikt nie osiągnie takiego punktu, nikt nawet we wszechświecie nie osiągnie takiego punktu, w którym już wie wszystko, co się da, o wszystkim, co istnieje. No wyobraźcie sobie tylko, jak to jest w ogóle, jak nawet ciężko właściwie sobie wyobrazić, żeby wiedzieć wszystko o wszystkim, co w ogóle jakby ma miejsce, co istnieje. No to jest dla mnie też takie trochę nie do pojęcia, chyba mój trójwymiarowy po prostu móżdżek nie jest w stanie tego ogarnąć. Niemniej jest to niesamowite, ale zawsze wiedziałam właśnie, że świat jest, że tak naprawdę jedno życie to nie wystarczy do tego, żeby dowiedzieć się wszystkiego, co jest, właściwie całej wiedzy, powiedzmy, nawet dotyczącej naszej planety, naszego życia tutaj na Ziemi. Że słuchajcie, ile przecież książek jest, zawsze się też takie, pamiętam, w dzieciństwie pojawiały właśnie w różnych opowieściach, czy nawet w bajkach, takie słowa, że jedno życie nie wystarczy do tego, aby przeczytać wszystkie książki, jakie istnieją, powiedzmy, na Ziemi. I wyobraźcie sobie, jak się nie da tego zrobić, jeśli chodzi o samą Ziemię, a ile jest tych gwiazd, tych planet, tych cywilizacji gdzieś tam w tym kosmosie. No to jest niesamowity ogrom wiedzy. I tutaj stwierdzenie, że nikt nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć, to ja się też tutaj mogę z tym zgodzić, podpisać obiema rękoma i nogami. Jeszcze co bym chciała tak nawiązać, to do tego, że niekiedy jesteśmy z różnymi, poznajemy różnych ludzi, jesteśmy z nimi, bądź są naszymi przyjaciółmi, znajomymi, kolegami, koleżankami, są naszą rodziną, przyjaciółmi, ludźmi wokół nas, z którymi mamy kontakt. To są ludzie, którzy, powiedzmy, z którymi niekiedy kroczymy tą samą ścieżką, jesteśmy na tej samej drodze, uczymy się od siebie nawzajem, bądź po prostu dzielimy się właśnie swoimi doświadczeniami, wspieramy się w tym procesie wzrastania, w procesie tej nauki, tych lekcji, doświadczania tego życia w tej fizycznej egzystencji, na fizycznym planie. Powiem Wam, że też mi było kiedyś ciężko się z tym pogodzić, że jedni ludzie przychodzą, inni odchodzą, nawet nie w taki dosłowny sposób, że umierają, tylko po prostu, że niekiedy nasze drogi z niektórymi ludźmi się po prostu rozchodzą. I to jest jakby też, ja uważam, to jest taką cechą tego życia, ponieważ każdy z nas podejmuje indywidualne decyzje. Czekajcie, widzę coś na czacie. Czyżby zniknął dźwięk? Powiedzcie mi, czy mnie słychać? Nic tutaj nie dotykam, więc tak, jest w porządku? Aha, no dobra. Co tam, panie Staszku, mnie straszysz? No dobra. Dalej, kontynuujemy. Czyli jeśli chodzi o tych ludzi, z którymi kroczymy na jednej ścieżce, uczymy się od nich,
doświadczamy wraz z nimi, wspieramy się w tym procesie, ale jednak jesteśmy jakby indywidualnymi istotami, każdy z nas, i podejmujemy indywidualne decyzje, które odzwierciedlają nasze pragnienie i tego, jak chcemy, aby nasze życie wyglądało, jak chcemy je przeżyć, jak chcemy, jakich doświadczeń potrzebujemy do tego wzrostu. I niekiedy te drogi właśnie się rozchodzą. Ja też kiedyś być może podchodziłam do tego z takim trochę żalem, z takim trochę, wiecie, takimi gorzkimi uczuciami, ale zrozumiałam jakby ten cały proces i też nie było to łatwe, ale zrozumiałam, że jest taki moment w życiu, że niekiedy właśnie te drogi się rozchodzą, że te decyzje, które nas prowadzą przez życie, również są inne i wtedy właśnie każdy idzie swoją drogą, każdy idzie swoją ścieżką, podąża za swoim sercem i robi to, co uważa sam za słuszne. Oczywiście dopóki nie wchodzi w paradę innym ludziom, dopóki jakby nie pogwałca tej przestrzeni, tej wolności, wolnej woli innych ludzi wokół siebie. Ta złota zasada, to credo, którą będę zawsze powtarzać w każdej kolejnej audycji. Poszanowanie dla cudzych wyborów. I nawet jeśli niekiedy jest nam z tym ciężko, jeśli czasami jest nam bardzo smutno, że ktoś, powiedzmy, z naszego życia odchodzi, bądź te drogi się rozchodzą, to jednak potrzebny jest ten szacunek, potrzeba właśnie zrozumienia i akceptacji tego, że każdy żyje tak, jak chce i nikt za nikogo życia nie przeżyje, więc trzeba się wziąć w garść i również jakby otworzyć to swoje serce na to, że przecież tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami. Zobaczcie, na każdym kroku poznajemy wielu ludzi, różnych ludzi, dzięki którym również możemy się nowych rzeczy nauczyć, którzy pokazują nam, powiedzmy, swój własny świat, my im pokażemy nasz własny świat i każdy z tego może czerpać korzyść. To jest przepiękna sprawa, ja uważam, właśnie takie uczenie się od siebie nawzajem i wtedy nie trzymanie się kurczowo czy tych znajomości, czy tego takiego, czy nawet tego, co znamy dobrze, tylko właśnie takie zdecydowanie się na to, żeby wypłynąć na te głębsze wody i na doświadczenie tego, co jest nam potrzebne do tego, aby się dalej rozwijać. Każdy z nas decyduje o tym indywidualnie i nigdy nie powinniśmy sugerować się innymi i cudzymi wyborami. Każdy powinien w środku, w sobie wiedzieć, czego chce i czego pragnie i dążyć do tego. To jest ta podstawa. Nasze decyzje wpływają na to, jakie będą konsekwencje tych wyborów. To też jest coś, to jest trochę taka zabawa w przewidywanie przyszłości, ponieważ czasami stoimy w obliczu tych takich węzłów decyzyjnych, ja to tak nazywam, węzeł decyzyjny, które ja teraz czuję w ogóle, że zbliżam się nawet, ja osobiście, moja osoba, zbliżam się do takiego węzła decyzyjnego, który również zaważy znacznie na moim życiu i trzeba też właśnie, można się pobawić w te takie przewidywanie przyszłości, właśnie jak to się może skończyć, tak? Czyli jak nasza decyzja wpłynie tak naprawdę na nasze życie. Niekiedy właśnie trzeba dopiero tę decyzję podjąć, aby otworzyły się te drugie drzwi, ta możliwość, ale niekiedy, powiedzmy, jest tak, że już macie tych kilka wejść, tak? I wtedy tylko wasza decyzja jest potrzebna do tego, które drzwi wejdziecie i czego będziecie doświadczać, jaka będzie wasza decyzja w tej kwestii. Warto sobie właśnie zastanowić się trochę nad tym, jakie macie możliwości, jakie są te różne, jak się to mówi, czekajcie, no nieważne, chodzi o to, głównie o te możliwości, czyli że i o te konsekwencje tych działań. Możecie je przewidzieć. Zazwyczaj to jest wybór jednak pomiędzy tymi dwoma wartościami, o czym ja też powtarzam dość często, pomiędzy miłością i strachem. I też chyba dzięki temu można rozpoznać te drogi i to, co będą sobą, powiedzmy, reprezentować i co ze sobą przyniosą. Właśnie poprzez to, co odczuwacie, kiedy myślicie o danym, powiedzmy, scenariuszu, który potoczy się dalej gdzieś tam w waszym życiu. A jeszcze coś ciekawego, tutaj Federacja powiedziała również, że wszystkie prezenty i dary, które na nas czekają, zostały stworzone przez nas samych. I tutaj użyli takiego bardzo zabawnego określenia, że oni sami tylko zawijają je w papier. Czyli że teoretycznie, powiedzmy, wszystko to, co nas gdzieś tam może spotkać w tych najbliższych miesiącach, cokolwiek to będzie, to
wszystko to są tak naprawdę, powiedzmy, te, czy te prezenty, czy nawet to, co mówiłam o jakichś nowych technologiach, które być może wejdą, czy też ta pomoc, którą nam tutaj mogą udostępnić też i czy ze strony federacji, czy ze strony innych cywilizacji. Tak naprawdę te właśnie te dary, te prezenty, to wszystko to, co my sami stworzyliśmy właśnie poprzez nasze decyzje, właśnie poprzez to, że powiedzmy te około 20 lat temu, kiedy zaczęło się to przyspieszenie tych energii, że wtedy wkroczyliśmy na tą ścieżkę jako kolektyw, na tą ścieżkę wzniesienia, czyli tego, na tą ścieżkę światła, to w każde nasze działanie, każde nasze zaangażowanie i słowo, i myśl tak naprawdę stworzyły właśnie to, co na nas gdzieś tam czeka w tych nadchodzących miesiącach, powiedzmy. Że to nie jest tak, że ktoś nas tutaj będzie obdarowywał i później będzie czegoś oczekiwał w zamian. Nie, to jest coś, co nam się teoretycznie tak po prostu należy właśnie za naszą pracę. To jest taka, wiecie, takie fair wynagrodzenie i my to sami stworzyliśmy i to na nas oczekuje, ale są tam obok ci właśnie, zawijają to w papier, żeby powiedzmy wiecie, jakie ekscytujące jest rozpakowywanie prezentów. Nie wiem jak dla was, a dla mnie bardzo. I w sumie dość ciekawym jest właśnie i fascynującym i wspaniałym rozwijanie tych prezentów. Czyli fajnie w sumie też, że ktoś tam jest, kto je pakuje, jakieś takie i wiecie, kokardkę robi i przyklei jeszcze karteczkę z tym imieniem. Po prostu ciekawa sprawa. Co jeszcze ciekawego w jednym z przekazów, że gdzieś tam w niedalekiej, powiedzmy, przyszłości powstaną tak zwane kryształowe biblioteki na wskroś naszej planety, które będą pełne wiedzy, do której każdy będzie miał dostęp wolny, swobodny, gdzie będzie można znaleźć informacje o wszystkim, co nas, powiedzmy, gdzieś tam interesuje, gdzie istoty nawet z innych światów, inne cywilizacje będą się dzielić z nami swoją wiedzą i my będziemy się dzielić z nimi naszą wiedzą, naszymi doświadczeniami. Wszyscy jesteśmy jednym i jakby, wiecie, te istoty, czy nawet te cywilizacje już bardziej rozwinięte od nas, one to wiedzą. One wiedzą, że my wszyscy jesteśmy połączeni tym w całym wszechświecie. I gdy jeden korzysta, korzystają wszyscy. To jest piękna rzecz, ponieważ gdy tak naprawdę, powiedzmy, że kiedyś ten wszechświat być może był na poziomie takim jak nasza planeta, powiedzmy, wiele być może takich cywilizacji uległo destrukcji, ale jedna, powiedzmy, jeśli rozwinęła się, jeśli pokonała te wszystkie przeszkody i była w stanie wejść na ten wyższy pułap rozwoju, to wystarczy, że ona jedna sobie z tym poradziła i później mogła właśnie pomóc czy asystować innym cywilizacjom w tym, również w tej próbie, w tym rozwoju. I jakby, czekajcie, tutaj jeszcze chodzi o te biblioteki właśnie, że generalnie będzie tam zgromadzona cała wiedza, nie tylko, znaczy będzie w ogóle miejsce, takie uhonorowanie dla historii naszej planety, dla historii naszej cywilizacji, dla tej prawdziwej historii, takiej naszej, tak, do tej, która nie jest zmanipulowana, tylko to, jak to naprawdę wyglądało. Będzie tam właśnie cała wiedza dotycząca, powiedzmy, tutaj nas, którą będziemy się również dzielić z innymi i słuchajcie, i tam bardzo podkreślają wyraźnie, że generalnie ta wiedza to jest właśnie ten skarb tak naprawdę, to jest to, co my możemy zaoferować innym, ponieważ niewiele światów, niewiele cywilizacji przeszło przez to, co my, doświadczyło tego, co my, czy powiedzmy było świadkiem takich wydarzeń, czy takich doświadczeń, przez jakie my przebrnęliśmy przez ostatnie, tak rachu ciachu, 300 tysięcy lat. Dlatego jest to takie cenne, te informacje, te dane, nasze opowieści, nasze doświadczenia dla tego wszechświata są po prostu bezcenne i też po to wiele cywilizacji, wiele różnych istot będzie przybywać na naszą planetę i z tego, co tam Federacja również zamieściła, jasno wnioskuję, że bardzo wiele istot, wiele cywilizacji wręcz nie może się już doczekać spotkania z nami i właśnie jakby, wiecie, tego dzielenia się tymi informacjami, tej wymiany informacji, wymiany tych dóbr, darów, jakiekolwiek one są postaci, czy to właśnie wiedzy, czy powiedzmy jakichś zasobów, czy technologii. I w takich bibliotekach będzie ta wiedza gromadzona i nie tylko dotycząca nas, ale również właśnie powiedzmy różnych istot i różnych cywilizacji na wskroś wszechświata, z których my będziemy mogli korzystać. Będzie to ogromne, wiecie, takie
Ja to tak widzę, takie potężne, wielkie budynki, po prostu wypełnione po same brzegi, takim, wiecie, wiedzą, po prostu piękna sprawa. Chciałabym jeszcze nawiązać do takiej jednej rzeczy. Dobra, tutaj jeśli chodzi właśnie tak, taka ciekawostka, te kryształowe biblioteki. Powiedziałam Wam już właśnie, że ta wiedza nasza jest bardzo cenna, że na tej wiedzy będą się opierać być może projekty jakichś przyszłych innych światów, które są budowane, projektowane, które rodzą się każdego dnia. Co jest jeszcze ciekawą sprawą, że Federacja też o tym sporo mówi, że każde, wszystkie istoty posiadają swoich opiekunów, w sensie oni mówią o tym, że oni posiadają również istoty w wyższych sferach, które się nimi opiekują, które im, powiedzmy, prawda, które są ich przewodnikami, które im pomagają, które ich kochają, które się nimi opiekują i strzegą ich, tak jak na przykład oni to robią wobec nas i tak jak my będziemy robić w przyszłości, gdy również, powiedzmy, wejdziemy na tą wyższą, znaczy gdy już, powiedzmy, wstąpimy na ten wyższy szczebel w rozwoju duchowym, gdy zrozumiemy sens tego wszystkiego, tego całego procesu i tego, co tak naprawdę ma tutaj miejsce, my również będziemy jakby zobligowani, ale nie w ten sposób, że zmuszeni do czegokolwiek, ale pośrednio naszą rolą będzie właśnie opieka nad tymi młodszymi światami, które dopiero się rozwijają, które być może będą w podobnej pozycji, jak my jesteśmy teraz. I to będzie naszym zadaniem wtedy, aby ich wesprzeć w tym procesie, tak jak, powiedzmy, istoty gdzieś z wyższych wymiarów wspierają również istoty z poziomu Galaktycznej Federacji bądź innych komand. Oni często podkreślają, że w tym wszechświecie istoty przybywają sobie na pomoc, wspierają się w tym wszystkim. To nie jest tak, jak nam się wydaje, że na Ziemi, że każdy musi walczyć o swoje przetrwanie, że każdy musi wyrywać sobie z rąk, żeby mieć dla siebie, bo nikt nic tobie za darmo nie da. Właśnie to jest jakby charakterystyczne dla naszego tutaj trójwymiarowego 3D świata na Ziemi, że po prostu tak naprawdę każde wszystkie istoty we wszechświecie wspierają się w tych procesach, wspierają się w ciężkich chwilach i tak jak nas teraz wspierają w naszych ciężkich chwilach różnego rodzaju właśnie federacje, czy komandy, czy cywilizacje nam, powiedzmy, przyjazne, tak my również w przyszłości będziemy posiadali zdolności, czy też wiedzę potrzebną do tego, aby pomóc tym cywilizacjom dopiero rozwijającym się. I myślę, że to będzie przepiękny moment, ale to takie, tylko taka dygresja troszeczkę. Jedną z ostatnich rzeczy... Aha, nie, jeszcze taką ciekawostkę. Dzisiaj przeczytałam przekaz od Krajona, ale było tam takie, tam różne takich dużo ciekawych informacji. Myślę, że więcej może powiem gdzieś w następnych audycjach. Ale jedna ciekawa rzecz jest taka, że ta zmiana paradygmatu, w której obliczu, powiedzmy, stoimy, cały ten proces, to nie jest tak, że my jesteśmy jedyną planetą, która przez to przeszła. No nie, ale jesteśmy jedyną planetą w całej naszej galaktyce, która doświadcza tego procesu właśnie w tym czasie. Dlatego mi się wydaje też, jest to takie wyjątkowe, czyli dlatego tutaj tyle tych, powiedzmy, istot, czy tych cywilizacji, czy też tych statków koło naszej Ziemi śmiga, bo jest to takie dość ekscytujące właśnie, że jesteśmy jedyną planetą w całej naszej galaktyce, która stoi w obliczu tego niesamowitego procesu, tej całej transformacji i stąd tutaj taki ruch, tak się gęsto robi i tłoczno. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze chciałabym poruszyć, tylko tak w sumie nie mam zamiaru w to jakoś za bardzo wchodzić, ani tutaj nikogo też przekonywać do niczegokolwiek. Chciałabym poruszyć sprawę pana Kavasilasa. Zapewne wielu z Was również go zna. Ja również go znam i chciałam się tutaj troszeczkę odnieść do ostatnich informacji. Spotkałam się ze sporą taką ilością, powiedzmy, swego rodzaju zarzutów bądź różnych informacji, które mówią o tym, że Galaktyczna Federacja Światła jest tutaj, aby nas zniewolić, czy też, żeby, nie wiem, ukraść nam duszę. Takie, wiecie co, różne rzeczy krążyły. Ja się do tego nie będę bezpośrednio odnosić. Nie chcę tutaj też dementować, bo to też nie jest moja rola. Ja robię to, co robię. Ja się z Wami tylko dzielę informacjami. Zawsze Wam o tym powtarzam. Nikogo do niczego nigdy nie będę się starała przekonywać. To nie jest moje zadanie, zresztą nawet bym takiego zadania nie chciała, jakby mi ktoś o to nawet prosił.
Ja tylko mówię to, co uważam, że jest ważne i co uważam, że powinno zostać powiedziane i to, co też dyktuje mi serce, tak? Więc tutaj pana Kavassilasa chciałabym tylko bardzo tak pobieżnie skomentować to w taki sposób, że on, jakby to zacząć ogólnie, jakby to ugryźć, może inaczej. Wielu ludzi wokół i mnie, i myślę, że wokół was również, myślę, że dostrzegacie to, stara się znaleźć bądź szuka jakiegoś guru, nie wiem, Boga, mistrza, kogoś, kto weźmie, wiecie, was pod swoje skrzydła, ochroni przed złem tego świata, przed popełnianiem błędów, czyli na przykład nie wierzcie federacji, bo oni są źli, bo oni, nie wiem, sprowadzą was na ścieżkę destrukcji, zniewolenia. Słuchajcie, ja mogę to tylko powiedzieć po prostu najprościej, jak się tylko da. Każdy powinien być i tak naprawdę jest mistrzem samego siebie, dla samego siebie. Wszystkie odpowiedzi, wszystko, co tylko możecie chcieć wiedzieć, jest już w was samych. Tylko musicie po prostu znaleźć do tego dostęp i odkryć to w sobie. I na tym polega praca nad sobą. Nikt wam niczego nie powie, także na pewniaka, gdzieś tam z zewnątrz. I nie ma sensu po prostu szukać właśnie jakiegoś guru mistrza, czy kogoś, kto nas ochroni przed błędami. Słuchajcie, skoro nie będziecie popełniać błędów, to jak doświadczycie i nauczycie się na podstawie swoich działań, skoro nie będziecie wiedzieć nawet, gdzie się potknęliście? Słuchajcie, to ja, dla mnie to się wydaje takie dość oczywiste, że moi rodzice również wielokrotnie wiele rzeczy mi tam tłumaczyli, czy się na mnie nawet złościli, wkurzali, że oni mnie tylko starają się uchronić przed ich błędami i tak dalej. A prawda jest taka, że każdy musi popełnić swoje błędy, każdy musi przejść przez swoje doświadczenia, bo bez tych błędów, czy bez tych potknięć nie jesteśmy świadomi właśnie tego, że powiedzmy gdzieś tam coś poszło nie tak po drodze i my musimy te błędy popełniać. Bez tego tak naprawdę nie bylibyśmy ludźmi, czy też bez tego nie bylibyśmy się w stanie rozwijać. I to jest też tak, że ja nie mówię, że oczywiście są tacy ludzie, którzy gdzieś tam są nauczycielami, przewodnikami i tak dalej, ale można ich poznać właśnie po tym, że oni nigdy nie będą starać się bezpośrednio wpływać na waszą jakąś tam ścieżkę. Oni mogą wam, tak jak wcześniej przytoczyłam ten cytat z Matrixa, tak? Ja mogę ci tylko wskazać drzwi, ty sam zdecydujesz, czy przez nie chcesz przejść, czy przejdziesz przez nie, tak? I tutaj jeśli chodzi właśnie o pana Kavassilasa, to ja odniosę się też w taki sposób, że słuchajcie, ja przejrzałam, ja też dobrze dość znam jego tą wiedzę, ale właśnie nie chcę nikogo tutaj też obrażać, ani właśnie, żeby nikt mi nie zarzucił później, że ja obrażam waszego mistrza, czy coś w tym stylu. Słuchajcie, szczerze, to mnie to nawet nie obchodzi, czy ja kogokolwiek obrażę, tylko ja tutaj jakby mam potrzebę tego, żeby to powiedzieć, ponieważ spójrzcie, że manipulacja w tym czasie zwłaszcza osiągnęła bardzo perfidny kształt, ponieważ wiedza pana Kavassilasa jest w bardzo wielu przypadkach wartościowa, bo ja też się z tym zaznajomiłam i dużo rzeczy, których on mówi, mają, wiecie, mają sens, one można je też potraktować jako informacje, można powiedzmy wyciągnąć z tej całej wiedzy coś, co będzie dla nas korzystne, ale nie można tak wszystkiemu, wiecie, wierzyć na słowo, ponieważ właśnie pośród tej wiedzy, która powiedzmy ma sens, która się wydaje wartościowa, która jest wartościowa, która może nam przynieść jakąś korzyść, są zaszczepione właśnie te pułapki, czyli powiedzmy według mnie jego podejście do federacji, i nie mówię tego dlatego, że to jest, powiedzmy, że ja mówię o tym, co federacja gdzieś tam przekazuje. Ja nie czuję się przez niego jakoś bezpośrednio, wiecie, obrażona, czy też, że to jest dla mnie jakiś dramat, że on tak mówi. Nie, tylko właśnie ja jestem wyczulona na takie zaszczepianie w kimś strachu. I ja uważam właśnie, że on zaszczepia po prostu w ludziach strach. A ja uważam, że człowiek, nie wiem, oświecony, przebudzony, czy co, jakkolwiek to nazwiecie, takich rzeczy po prostu nie robi. Po prostu. Generalnie, tak jak wam powiedziałam, każdy mistrz nigdy nie będzie wam, żaden mistrz nie będzie wam nigdy mówił, co macie robić, czy tam jakiś nauczyciel, czy kogoś, kogo powiedzmy szanujecie, ktoś, kto ma większą wiedzę. No, ja nie mówię, że tam powinniście, wiecie, zawsze być tylko wy i nikt, na nikim nie polegać. Nie, tylko warto właśnie odróżnić tego, kto stara się wam
mówić, jak macie żyć, od tego, kto tylko wam pokazuje o to jakieś tam wskazówki dotyczące życia. I tutaj niestety pan Kavasilas dla mnie popłynął w tym momencie, bo ja nie pozwalam w sobie zaszczepiać żadnego strachu, ponieważ strach jest, wiecie, no nie jest czymś, co nas ma rozwijać, tylko czymś, co ma nas zamknąć właśnie w jakiejś skorupie. I dlaczego ja mam się bać czegoś, o czym nie mam właściwie też najmniejszego pojęcia? Oczywiście tutaj strach przed nieznanym jakby też w ludziach może gdzieś tam być, ale warto go też pokonać i warto, wiecie, podążać za tym, co wy uważacie za słuszne, za tym, co wy czujecie, że jest słuszne, że rezonuje z wami, że jest w zgodzie z wami, a nie za tym, że ktoś, powiedzmy, powiedział 95% rzeczy wartościowych ze światła i w ogóle wspaniałych, a 5% z tych rzeczy to są rzeczy, które mają was zamknąć w skorupie strachu przed, nie wiem, istotami pozaziemskimi, obcymi cywilizacjami czy Galaktyczną Federacją Światła. To jest po prostu dla mnie ściema, że pośród tej wiedzy, która ma wartość, jest taki haczyk w postaci właśnie tego strachu i na to trzeba zwracać uwagę i bardzo was proszę, żebyście na to zwracali uwagę, nie dali się wciągnąć w te pułapki, bo to jest takie, wiecie, to jest tak jakbyście wyszli z pudełka takiego malutkiego, ale wpadli w pudełko większe, ale też jednak pudełko, a to chodzi właśnie o to, żeby z tych pudełek całkiem już się wydostać. Agnieszko tutaj też, Agnieszka wspaniałe po prostu określenie ma na to, już na czacie się pojawiło, aż mi się twarz uśmiecha. Gówno w złotym papierku, dokładnie tak. I bardzo was proszę, abyście zwracali na to uwagę, nie dali w sobie zaszczepić tego strachu, nie pozwolili na to, aby ktoś kierował waszym życiem. Zawsze kierujcie się sercem i tak jak też już na koniec, bo to już ostatnia minutka, nie będziemy przedłużać. Takim podsumowaniem też, które chyba wejdzie już w moją tradycję każdej środowej audycji, jest to, żebyście zawsze podążali za swoim sercem, pamiętali, że wszystko jest tylko lekcją i zawsze macie wybór. Jest to wybór pomiędzy dwoma wartościami, miłością i strachem i wybór zależy zawsze od was. Dziękuję wam serdecznie za dzisiejszą audycję, że byliście tutaj ze mną. Bardzo się cieszę, że mogłam znowu wam coś opowiedzieć fajnego. Niestety muszę tutaj tylko nadmienić, że nie będzie audycji za tydzień. Przepraszam was bardzo, ale nie będę mieć możliwości tutaj dostępu do komputera. Jak wrócę do Anglii, jak będę mieć już lepszy internet, to troszeczkę tam, wiecie, też wam jakichś takich wizualnych może atrakcji więcej zapewnię, powiedzmy jakiś filmik czy coś takiego ciekawego, ale tutaj niestety nie mam takiej możliwości. Za tydzień, tak, powtarzam po raz kolejny, nie będzie za tydzień audycji, bardzo was przepraszam, ale za dwa tygodnie na pewno coś fajnego jeszcze przygotuję i będziemy nadrabiać. Także dziękuję wam serdecznie jeszcze raz, do usłyszenia w takim razie za dwa tygodnie. I teraz zapraszam was na kolejną audycję z rozmów zaawansowanych. Trzymajcie się, na razie, pa!